Cześć, dzisiaj postanowiłem nagrać takiego luźniejszego vloga, w którym pogadam trochę o tym, dlaczego według mnie Marvel sprzedaje się ostatnimi miesiącami troszeczkę gorzej. Będzie to nieco kontrowersyjne, bo odniosę się do ciągle powracającego tematu upolityczniania Marvela, czy ciągłych zmian w tym, kto jest tam konkretnym bohaterem, ale jak zobaczycie, mam trochę inne zdanie niż mogłoby się co do tego wydawać. Przede wszystkim zacznijmy od tej, powiedzmy, mniej kontrowersyjnej części, czyli nie upolityczniania, a podmianek bohaterów. Jak może wiecie, jeżeli śledzicie jakkolwiek teraz komiksy z Marvelem, Kapitanem Ameryką jest Sam Wilson, czarnoskóry bohater, chociaż wrócił również Steve Rogers, ten z kolei, jak się okazuje, teraz pracuje dla Hydry, a właściwie jest głową Hydry i doszło tam do pewnych zmian. Dlatego mamy Hulka, którym nie jest Bruce Banner, a Amadeus Cho, Thorem jest Jane Foster, miano Wolverina nosi Laura Kinney, wcześniej znana jako X-23, chociaż Old Man Logan jako taki też występuje w tym świecie. I generalnie są jeszcze pomniejsze podmianki czy inne dodatkowe postacie. To samo w sobie uważam nie jest czymś złym. I absolutnie nie zgadzam się z ogólną teorią, że oto to jest ta polityczna poprawność, kompletnie źle używane sformułowanie, że Marvel się słabo sprzedaje, powiedzmy, dlatego że Thorem jest kobieta, Kapitanem Ameryka czarnoskóry, Hulkiem Azjata, wiecie, i tak dalej, to jest polityczna poprawność, forsowanie lewackich poglądów i te sprawy. Nie zgodzę się z tym, że jakby to, kim są ci bohaterowie, wpływa na sprzedaż Marvela. Co natomiast według mnie wpływa na sprzedaż, to duża ilość samego faktu, że są te podmianki. Sam fakt, że ci bohaterowie zmienili się w tak krótkim okresie, w tak drastyczny sposób. Jeżeli, według mnie przynajmniej, za Hulka wszedłby, powiedzmy, Rick Jones, A-Bomb, za Thora wszedłby, nie wiem, jego kuzyn Balder, który by został wyciągnięty, nieważne skąd, nie będę teraz zagłębiał, co by stało się z Balderem, za Wolverina wszedłby jego synek Daken, a powiedzmy za Kapitana Amerykę Jack Flag, to efekt byłby z grubsza taki sam. Nie do końca, dlatego że na okładce niektórzy z tych bohaterów mogliby ujść za swoich poprzedników, ale na dłuższą metę efekt byłby taki sam. Wynika to z tego, że pomimo, jakby tu nie ma jakość tych historii, według mnie nie ma wiele do rzeczy. Liczy się to, że niedzielni czytelnicy, tacy, którzy od czasu do czasu chcą sięgnąć po komiksy, nie mają jakichś większych potrzeb wgłębiania się w cały lore, w cały świat, chcą po prostu wziąć komiks o Thorze i poczytać sobie o Thorze, nie mogą dostać swojego bohatera, nie mogą go nigdzie znaleźć. Teraz była miniseria Unworthy Thor, ale generalnie nie mają jak po to sięgnąć. I jeszcze samo w sobie to nie byłoby problematyczne, bo takie podmianki istnieją właściwie od kiedy są komiksy. Nie wiem, czy wiecie, ale w latach, jeżeli dobrze pamiętam, 80. Iron Manem był Rhodey. Czarnoskóry bohater. Nie było z tym żadnych problemów. Na przykład Kapitanem Ameryką był Bucky Barnes, znany lepiej jako Winter Soldier. Znowu nie było z tym żadnych problemów. Ale to była jakby zwykle jedna podmianka. Jedna postać zmieniała się w danym momencie. Thor był też zastępowany przez innego gościa. I zwykle wyglądało to tak, że widzieliśmy, jak ten inny bohater, ta inna postać radziła sobie z dziedzictwem, które na nią zrzucono, w otoczeniu wszystkich już doświadczonych tytanów, herosów i tak dalej. Tutaj, kiedy nastąpiło tak dużo zmian w tak krótkim czasie, nagle czytelnik, który sięga po dany komiks, może kompletnie nie odnaleźć się w swoim świecie. Nawet jeżeli nie przeszkadza mu ta jedna podmianka, to jakby kompletnie nie wie, kim są ci bohaterowie dookoła. I wydaje mi się, że to może troszeczkę alienować takiego potencjalnego niedzielnego czytelnika. Ja jako osoba, która siedzi w tych komiksach i czytam większość tych serii na bieżąco, nie mam z tym żadnych problemów. Tym bardziej, że większość tych historii jest według mnie naprawdę dobra. No i tutaj w ogóle ewenementem jest Thor, bo można się czepiać, że nie jest to Odinson i tak dalej, ale nie wiem, czy wiecie, w ostatnim tygodniu, jak sprawdzałem najnowszy numer Mighty Thor, opowiadający o Jane Foster, jako jedyny był w top 10 cyfrowych sprzedaży na Comixology z Marvela. Reszta było DC, inne komiksy. Z Marvela był tylko i wyłącznie ten Thor, więc jak widać, to też jakichś swoich tam zwolenników ma. No ale pomijając to, to są z grubsza naprawdę dobre komiksy według mnie. Wiele z nich ma bardzo ciekawą podbudowę fabularną. Ci bohaterowie są ładnie zarysowani. Wiemy, dlaczego muszą sobie radzić, jak radzą sobie z tymi wszystkimi problemami.
Nie, ale przeciętnego czytelnika to kompletnie nie obchodzi. Nie od dziś wiadomo, że jakość komiksów nie jest głównym wyznacznikiem tego, czy one się sprzedają. Nie mówię tego w żaden sposób, aby obrazić osoby, które nie chcą sięgać po te komiksy. Mamy takie czasy, że dostajemy całą masę produktów i nasz czas jest bardzo limitowany. Czy chcemy oglądać seriale, filmy, grać w gry, czy czytać właśnie komiksy, czy książki. Nie mamy czasu robić wszystkiego, musimy to jakoś selekcjonować. Jasne, w idealnym świecie sięgalibyśmy po recenzje, szukalibyśmy idealnych recenzentów, dokładnie takich jak odpowiadający naszym gustom i tak dalej. W komiksach po pierwsze jest to dosyć trudne i ciężko znaleźć na bieżąco recenzenta, który by natychmiast nam oceniał najświeższy numer. Nie ma ich stosunkowo dużo, więc jeżeli nie zgadzamy się z gustem jednego, możemy nie znaleźć takiego, z którym się zgadzamy. Ale nawet to odrzucając na bok, jak dużo widzów idzie do kina sugerując się plakatem i trailerem, czyli czymś, co zostało wcześniej sprytnie wytworzone przez studio tylko po to, żeby zachęcić nas do pójścia do kina i może to wcale nie odpowiada produktowi. Wiecie, ile beznadziejnych filmów miało dobre kampanie reklamowe i potem zarabiało niezłe pieniądze i w drugą stronę zdarzały się całkiem niezłe filmy, które przez beznadziejną kampanię reklamową ledwo zarabiały albo wręcz traciły pieniądze. I z komiksami jest oczywiście podobnie. Jeżeli oprawa, czyli okładka przede wszystkim nie zachęca czytelnika, jeżeli jakiś taki zarys tej historii jest dla przeciętnego czytelnika czymś zbyt obcym, czymś po co naprawdę trudno sięgnąć, no nie dziwię mu się, że nie może wgryźć się w ten świat. Nie dziwię się, że nie jest zainteresowany czytaniem o przygodach bohaterów, z którym nie ma żadnego powiązania. Nawet jeżeli ktoś taki jak ja, czyli osoba bardzo siedząca głęboko w tych komiksach, nie ma z tym żadnych problemów i tych dodatkowych bohaterów jak najbardziej lubi. Zanim jednak ktoś powie, że oczywiście, bo to wina tych wszystkich zmian i tak dalej i najważniejsza jest na przykład Kamala Khan, bo ona jest w ogóle muzułmanką i to jest takie złe, no muszę was rozczarować, tych wszystkich, którzy nienawidzicie Kamali Khan za to, że jest muzułmanką. Kiedy ona się pojawiła, trwało jeszcze Marvel Now. A Marvel Now to w ostatnich latach był szczyt sprzedaży Marvela. To był czas, kiedy Marvel po prostu detronizował wszystko inne. Nawet w pewnym momencie sprzedawał się dwa razy lepiej niż konkurencyjne DC. Tam akurat było New 52, które samo w sobie nie było też najlepszymi decyzjami ze strony twórców. No ale Marvel sprzedał się rewelacyjnie i Kamala Khan również ze swoimi komiksami na tym tle błyszczała. Później w dzisiejszych czasach komiksy troszkę zaczęły się słabiej sprzedawać, ale wynika to z tego, że cały Marvel się słabiej sprzedaje. Ale dlaczego Kamala akurat sprzedaje się dobrze i nie uważam jej w żaden sposób za jakąkolwiek przyczynę tego, że Marvel sprzedaje się gorzej, a na przykład już taka Jane Foster, mimo tego, że była w tym top 10, tak. Dlatego, że Kamala Khan niczego nie zastąpiła. Osoby, które uwielbiały Carol Danvers jako Miss Marvel w swoim czasie, mogły w każdej chwili sięgnąć po komiks zatytułowany Captain Marvel i czytać sobie o jej przygodach. To w żaden sposób nie wyalienowało jakiegokolwiek czytelnika, tylko dodało coś więcej. I tak samo było zresztą z Milesem Moralesem, Spider-Manem, który jest w połowie czarnoskóry, a w połowie latynosem. Pojawił się on w świecie Ultimate, który już sam w sobie powoduje, że w żaden sposób nie wchodzi w, tak powiem, preferencje fanów Petera Parkera. I tam wyrobił sobie swoją markę, powiedzmy, znalazł swoich fanów. Miles Morales był na tyle dobrze sprzedającym się bohaterem, że w pewnym momencie ciągnął całe uniwersum Ultimate, które dawno temu poszłoby już do kosza, gdyby nie fani Milesa właśnie, którzy ciągle kupowali jego komiksy. On również jakby niczego nie zabrał, a jedynie dodał coś więcej. I dzisiaj, kiedy mamy dwóch Spider-Manów, właściwie mamy ich więcej, ale mniejsze o to, Miles jest najpopularniejszym po Peterze, w żaden sposób niczego to nie zabiera Peterowi. Fani Petera Parkera sięgają po komiksy z Peterem Parkerem i bez najmniejszych problemów śledzą sobie jego dalsze losy. Jakby z tym nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście kilka lat temu lub dość na bieżąco, jeżeli śledzicie komiksy wydawane w Polsce, Peter Parker został zastąpiony przez Doktora Octopusa i ktoś może powiedzieć, to nie mój Spider-Man, ale odnoszę się do tego, co było wcześniej. Owszem, jego umysł podmienił się z Doktorem Octopusem i czytaliśmy 30, chyba jeden zeszytów, jak w ciele Spider-Mana biegał sobie Octopus. Tylko że to była ta jedna zmiana. Właśnie mi o to chodzi, ta jedna podmianka, która była cała masa wcześniej. Tak jak kiedy Winter Soldier został Kapitanem Ameryką, wszyscy wokół niego zostali jakby bez zmian. I mamy interakcję tego Doktora Octopusa w świecie znanym dla Petera Parkera.
gdzie Thor to syn Odyna, gdzie Kapitan Ameryka to Steve Rogers, który nie jest w żaden sposób powiązany z Hydrą, gdzie Iron Man to Tony Stark i w tym świecie jakby jeszcze, nawet jeżeli ktoś nie jest pewien co do samej zmiany tego jednego Petera Parkera, może się cały czas odnaleźć widząc interakcję Oktopusa z resztą ekipy. W dzisiejszych czasach bieżących dla Marvela w Stanach Zjednoczonych już tak nie jest. Tutaj, kiedy sięgam po przygody jednego bohatera, nagle okazuje się, że wszyscy otaczający go bohaterownie również nie są mi w żaden sposób znani. I to, no, niestety jest problematyczne. Jak więc widzę tego rozwiązanie? No, niestety dla mnie, osoby, która siedzi w tych komiksach i bardzo lubi niektórych z tych nowych bohaterów, w tej chwili niestety z wielu z nich wypadałoby się Marvelowi wycofać, jeżeli chcę na nowo przyciągnąć starszych fanów, czy tak zwanych niedzielnych fanów, którzy na przykład są zainteresowani przez filmy. Thor musi prawdopodobnie wrócić do bycia Thorem. Jane musi się wycofać. Można ją później w jakiś sposób wpleść na boku, jako dodatkową postać, budować jej własne dziedzictwo, ale póki co, jeżeli chcemy na dłuższą metę to utrzymać, też tak jak mówię, akurat komiks z Thorem się sprzedaje, Thor musi powrócić. Hulk, tutaj mam akurat zagwozdkę, bo z jednej strony jest ten Amadeus Cho, który zastąpił Bruce'a Bannera i to jest oczywiście jedna z tych zmian, ale z drugiej strony Bruce Banner miał bardzo satysfakcjonujące pożegnanie z byciem Hulkiem. Nie chodzi mi o to, co stało się w Civil War 2, tutaj spoiler, Bruce Banner w bardzo debilny sposób został tam zamordowany, ale wcześniej, kiedy jakby przekazał pałeczkę Amadeusowi, mieliśmy bardzo ładne pogodzenie się jakby Bruce'a Bannera ze swoim nowym życiem, taka chwila przerwy dla niego. Plus, i to jest najważniejsze, Hulk od lat nie sprzedawał się dobrze. Sam Hulk jako Hulk nie jest za bardzo postacią, którą dobrze się pisze, aczkolwiek z drugiej strony jest to jeden z tych elementów otoczenia. Czyli w momencie, w którym ktoś sięga po zeszyt Avengers i widzi tam Hulka, no to jednak chciałby widzieć tego klasycznego Hulka, znowu bardziej podobnego do tego, co mamy w filmach, niż Amadeusa Cho, więc może powrót Bannera byłby dobry, nie sam w sobie, w ogóle możałby sobie w tym momencie darować jakikolwiek komiks o Hulku i po prostu dać go jako część drużyny, bo jako część drużyny Hulk działa. Nie działa natomiast jako solowy bohater, nie działa już od dawna. Za każdym razem trzeba było z nim coś eksperymentować, robić mu inne osobowości i tak dalej, więc no tak było. Jeśli chodzi o Wolverina, tutaj nie trzeba nic ruszać, dlatego że mieliśmy niedawno film Logan, który był niesamowicie, przyjął się, no, rewelacyjnie, co by tu dużo mówić, gdzie dostaliśmy starszego Logana i Old Man Logan występuje w dzisiejszych komiksach, jest pełnoprawną postacią, ma swoją własną solową serię, jest w grupie X-Men, więc jeżeli ktokolwiek ma ochotę czytać o Loganie, tym, który wyciąga pazury i tnie ludzi na kawałki, może po to sięgnąć, komiks nazywa się Old Man Logan, co nawet jeszcze bardziej odnosi się dla osób, które niedawno oglądały film, natomiast samego Logana zastępuje Laura Kinney, była X-23, którą również ludzie poznali i pokochali w filmie, więc wydaje mi się, że jakby tutaj nie ma żadnego problemu, tym bardziej, że film wręcz niejako nastawiał nas do tego, że Laura kiedyś w przyszłości mogłaby być kolejną Wolverine, więc w tym momencie jakby fani filmu mogą dostać dokładnie to, czego chcą, jakby pokazać, zobaczyć pewną przyszłość dla tych postaci. Także wydaje mi się, że Laury i Logana nie trzeba w żaden sposób ruszać. Dalej mamy Ironmana, tutaj wydaje mi się, że zmiana będzie dosyć płynna, to znaczy, że Tony Stark niedługo wróci, ale nowa bohaterka, która nazywa się Riri Williams i ma pseudonim Ironheart, a nie Iron Man, jest co prawda w komiksie Iron Man i to natychmiast pewnie powoduje, że sporo ludzi nie sięga po ten komiks, bo to nie jest ich Iron Man, szczególnie, że postać jest tak popularna w MCU, kiedy gra go Robert Downey Jr., ale wydaje mi się, że Ironheart spokojnie można byłoby potem wprowadzić jako sidekicka dla Tony'ego Starka. To absolutnie działa. DC przez lata pokazywało, że sidekick potrafi stać się pełnoprawnym bohaterem. Patrzcie, Dick Grayson Robin, który ma rewelacyjny komiks o Nightwingu i spokojnie można w ten sposób zbudować komuś postać. Więc tutaj wróciłbym jakby Tony'ego Starka, a zamiast tego Riri Williams dałbym jako sidekicka. I jeśli chodzi o zmiany, oczywiście Steve Rogers prędzej czy później musi wrócić do symbolu Ameryki i tak dalej, więc jakby tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Także wydaje mi się, że same zmiany są jak najbardziej dobre, czyta się to fajnie, jeżeli siedzi się w tym nie ma nic złego, ale jednak powinni trochę bardziej zatroszczyć się o opakowanie, o to, żeby z zewnątrz wyglądało to dobrze i o to, żeby ci nowi bohaterowie, których według mnie wprowadzają bardzo umiejętnie, niekoniecznie znaczyli od razu zepchnięcie tego starego bohatera
o którym niedzielni czytelnicy cały czas chcieliby poczytać. Wprowadzanie ich jako sidekicków, rozbudowywanie ich roli po to, żeby w końcu mogli mieć również własną rolę, własne miejsce, tak jak Kamala Khan, która, jak wspomniałem, zajęła już nieużywany pseudonim, na przykład, który w żaden sposób nie zdegradował jego wcześniej, Carol Danvers, osoby, która go wcześniej nosiła, a wręcz podniósł jej rangę, z tym jakby nie ma nic złego. Gorzej, kiedy naraz cały świat staje się kompletnie nieprzypominający nic dla zwykłego czytelnika. Tak jak mówię, ja się w tym odnajduję, ale absolutnie rozumiem zażalenia innych i nie dziwię się, że Marvelowi bardzo spadła sprzedaż. No dobra, przejdźmy więc do dużo bardziej kontrowersyjnego tematu, jakim jest upolitycznianie Marvela. I nie chodzi mi o to, że, jak wspomniałem, Kamala Khan jest muzułmanką, czy, nie wiem, Amadeus Cho jest Azjatą. Kompletnie nie o to mi chodzi. Jeżeli sięgnie się po całą masę tytułów dzisiaj, to podtekst i komentarze polityczne po prostu biją nas w oczy. Mieliśmy sama Wilsona Kapitana Amerykę, który w każdym zeszycie miał, to był komentarz polityczny. Comics Champions opowiadający o grupie młodocianych bohaterów, którzy zebrali się po Civil War 2, jest tak bardzo upolityczniony, jak to jest tylko w ogóle możliwe. To już jest takie przegięcie po prostu. Tam nikt, nawet Mark Waid piszący, to niczego nie ukrywa. Steve Rogers, Kapitan Ameryka i na dobrą sprawę teraz nadchodzący event Secret Empire, to jest jeden ogromny komentarz polityczny do tego, co teraz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Po prostu wszystko to jest takie bardzo skierowane w ostatnie zmiany w prezydenturze, w tym dlaczego populiści doszli do władzy i tak dalej. Wszystko to jest w tych komiksach i to samo w sobie według mnie już jest problematyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet ja, osoba, której blisko do tego rodzaju poglądów, ja jakby w dużej mierze zgadzam się z poglądami reprezentowanymi przez tutaj pisarzy, przez scenarzystów Marvela, niekoniecznie chcę cały czas o tym czytać. Jakby kiedy czytam sobie nowego Supermana, kiedy musi walczyć z Misterem Myksplytykiem o to, żeby zachować swojego syna w tym wymiarze, żeby nie wymazało mu pamięci, no to czytam historię o superbohaterach. Jednocześnie, żeby nikt tutaj nie miał, że o, superbohaterowie to muszą mieć, wiecie, jakieś walki z superzłoczyńcami i walki o inne wymiary. To jest jednocześnie historia o dorastaniu, o tym, jak Superman musi stać się prawdziwym ojcem, człowiekiem rodziny, o relacji z jego synem, więc jakby te podstawowe wartości cały czas są tu zachowane. Komiks Nova, mój ulubiony komiks o moim ulubionym bohaterze, również mówi o bardzo uniwersalnych sprawach, które bez względu na to, czy jest się bardzo po prawej stronie, czy bardzo po lewej stronie, i tak do nas trafią. Mamy jednego bohatera, który powraca po długiej nieobecności i musi poradzić sobie na nowo, nauczyć się żyć, i drugiego, który jest młodym człowiekiem, który dopiero wchodzi w te życie, który dopiero uczy się, jak być sobą. I oni jakby, ich rola ma być ostatecznie taka sama, i jeden się już od tej roli za bardzo oddalił, a drugi jeszcze nigdy tak naprawdę w nią nie wszedł. I mamy w tym oczywiście powrót z innego wymiaru, powrót do życia, walkę z jakimiś kosmitami, czyli wszystko to, co kochamy w komiksach, ale jednocześnie znowu bardzo uniwersalne tematy. Kiedy przechodzimy teraz do na przykład Secret Empire i mamy tam motyw o tym, jak bohaterowie Marvela są tutaj pokazywani jako elity Stanów Zjednoczonych, które za bardzo oddaliły się od przeciętnego obywatela, przez co przeciętny obywatel teraz będzie głosował na drugą stronę, czyli poprze Kapitana Amerykę, który reprezentuje Hydrę, co z kolei jest prawdopodobnie odniesieniem do rządów Donalda Trumpa. No i w tym momencie, rozumiecie, zaczyna to wchodzić, jakby nieważne, czy się z tym zgadzam, czy nie na tym etapie, ale niekoniecznie muszę to czytać, a już na pewno nie w tylu miejscach. A komiksów z takim podtekstem jest w Marvelu teraz cholernie dużo. Druga sprawa, alienuje to mocno drugą stronę. Ja, tak jak mówię, z wieloma tymi rzeczami się zgadzam, ale jakby mój ulubiony sposób, jakby zawsze miałem najlepsze relacje z ludźmi, którzy mogli mieć kompletnie odmienne poglądy od moich i mogliśmy spokojnie o tych poglądach bez najmniejszego problemu rozmawiać. Nikt nie próbował na siłę przekonać tej drugiej osoby i oboje mogliśmy odejść z dyskusji bez, nie wiem, rzucania się sobie do gardeł. Na pewno zauważyliście to, tutaj zrobię małą dygresję, w spotkaniach z ludźmi, z którymi mają odmienne poglądy od was, czy to na jakichś zjazdach rodzinnych, czy tego typu sprawach, kiedy tematy polityczne, religijne i tak dalej zwykle się omija, no bo nie chcemy o tym rozmawiać, bo wiemy, że ta druga strona ma inne zdanie i jeszcze je jakoś obrazimy, albo on nas obrazi, i zwykle takie tematy są pomijane, chyba że ktoś ma jakąś bardzo, bardzo ciotkę czy babcię z silnymi przekonaniami, ale w tej chwili mniejsza o to. Te tematy są zwykle pomijane.
I w przypadku komiksów, kiedy one są poruszane, jakby druga strona niekoniecznie może się do nich jakkolwiek odnieść. W tym momencie, jeżeli już naprawdę Marvel bardzo chciałby mieć jakiekolwiek tematy polityczne, jeżeli chciałby mieć kompletnie jeden czy dwa zeszyty, w których jakoś to dają, wypadałoby jednak, żeby również były to tematy z drugiej strony. Ja na przykład nie miałbym nic przeciwko, gdyby pojawił się solowy komiks, dajmy na to Nightcrawlerze, który byłby z bardzo dużymi podtekstami chrześcijańskimi. Nie miałbym z tym najmniejszego problemu. Czy to byłby komiks koniecznie dla mnie? Pewnie nie. Pewnie sprawdziłbym oczywiście pierwszy, drugi zeszyt, zobaczył kto to pisze i w ogóle. Ale hej, czemu nie? Jeżeli możemy mieć jakby poglądy z drugiej strony, to czemu nie mógłby się pojawić tego typu zeszyt? W ten sposób zawsze byłaby chociaż jakaś równowaga, chociaż mowa o jednej czy drugiej stronie. W tym momencie pamiętajmy, że scenarzyści Marvela zmieniają się. Mamy już którąś tam dekadę komiksów Marvela i zdarzało się, że Marvel szedł bardzo mocno na lewo, bardzo mocno na prawo. Po drodze czytelnicy brali się ze wszystkich stron i przez zwykle czytać to mogli wszyscy. Nawet w latach 90. kogoś mogło razić to, że mamy tam postacie, które mają wszędzie kolce i żygają krwią na siebie nawzajem, ale jakby to nie była kwestia polityki, a jakiegoś gustu estetycznego, powiedzmy. Natomiast czy się było z lewej strony, czy się było z prawej strony, większość wartości, które reprezentowali sobie ci bohaterowie, była uniwersalna. I nie było z tym żadnego problemu. Marvel w tej chwili, wydaje mi się, że bardzo mocno wyalienował około, jakby nie patrzeć, połowę społeczeństwa tym, że usilnie pokazuje swoje własne poglądy. Po raz kolejny, ja się z nimi osobiście zgadzam i w życiu nie chciałbym, żeby Marvel nagle pokazał komiks, który pokazuje skrajną drugą stronę, gdzie, nie wiem, trzeba kogoś leczyć z tego, że jest homoseksualny, albo pokazanie, że biją gościa, który jest, nie wiem, czarnoskóry na ulicy i to jest, haha, takie dobre. No, osobiście wtedy prawdopodobnie przestałbym w ogóle czytać Marvela, ale jakby nie trzeba bawić się w skrajności, tak jak mówię, pokazanie komiksu, który miałby mieć wartości chrześcijańskie i pokazanie bohatera, który opiera się w Bogu i tak dalej, mnie w żaden sposób by nie uraziło, a może sięgnęłoby do innej grupy. Chociaż ostatecznie, co ja bym najbardziej chciał, to żeby Marvel w ogóle zdystansował się od całej polityki, żeby kolejny event nie opowiadał nam o takim właśnie pokazaniu świata i odniesieniu do rządów Donalda Trumpa, czy Champions, gdzie po prostu cały czas pokazują te women power i tak dalej, które ja popieram, ale znowu niekoniecznie jego miejsce jest w komiksach. I absolutnie po raz kolejny nie chodzi mi o kolor skóry na przykład samych bohaterów. To jest dla mnie w ogóle bzdura i nie uważam, że to w jakikolwiek sposób wpływa na sprzedaż komiksów. Nie ma to znaczenia, czy dany bohater jest czarny, biały, jest homoseksualny i tak dalej. To nie ma znaczenia tak długo, jak ten bohater, jak powiedziałem wcześniej, nie zabiera miejsca bohaterowi, który wcześniej był, nazwijmy to, bardzo dobrze rozpoznawalny i mógł go czytać każdy. Więc tak długo jak Marvel będzie jeszcze cały czas skupiał się na tego typu tematach i przemycał je w trochę już zbyt nachalny sposób, po raz kolejny podkreślę, bez względu na to, czy ja się z nimi zgadzam, czy nie, uważam, że ich sprzedaż może trochę cierpieć, a DC Rebirth, tutaj na końcu dodam, które miało ostatnio swój rozkwit sprzedaży, które ostatnio sprzedaje się rewelacyjnie i to bez czegoś, co nazywa się overshipping, to jest motyw, który Marvel robi, wysyłając dużo większą ilość egzemplarzy do sklepów z komiksami, potem podając tak naprawdę numery sprzedaży, nie faktycznie ile klientów kupiło, a ile oni tego wysłali, przez co jeszcze to wygląda, jakby sprzedali więcej, ale nie będę się w to teraz zagłębiał. DC tego nie robi i ma dużo lepszą sprzedaż, dlatego że przy Rebirth DC wróciło do takich korzeni. Właśnie mamy, nie wiem, Nightwinga, który rozbija jakiś brutalny gang i jednocześnie radzi sobie ze swoim życiem prywatnym. Znowu, bardzo uniwersalne tematy, w których Nightwing zastanawia się, czy powinien, jeżeli miałby na przykład w przyszłości dziecko, czy powinien wtedy odłożyć maskę i zająć się wychowaniem dziecka, a nie walczyć na ulicy z przestępczością. Tematy, które mogą być w jakiś sposób, oczywiście w przenośni, dotyczyć każdego, a jednocześnie bardzo wstrzymują się od polityki, w żaden sposób nie obrażając i nachalnie nie promując żadnej ze stron. I wydaje mi się, że do tego Marvel jednak powinien w końcu wrócić. Z mojej strony to wszystko. Do następnego razu. Cześć.